Człowieku! Zrobiłem sobie fantastyczną furkę pod drift i teraz będziemy zaliczać wszystkie strefy driftowe, czy nie? Stwierdziłem, nie no, muszę przysiąść przy tych driftach, popróbować, potestować, posprawdzać. I zobaczcie, to nie jest tylko fura driftowa. To jest... To jest także fura dragowa. I my będziemy dzisiaj robić sobie wszystkie te wyzwanka, bo już chyba mam odpowiednie samochody do tego. To znaczy, do driftu auto już mam i będziemy sobie dzisiaj strefy driftowe robić. Z tym, że jeszcze nie mam takiej szybkiej fury, żeby móc sobie robić takie radary, nie radary. No i jest jeden minus tego samochodu. Niestety to jest ten samochód z wersji Deluxe i... No i jego nie mogę modyfikować, nie? Mogę go jedynie zepsuć, porysować i tyle, ale nie mogę mu zmienić zderzaków, błotników, nic mu nie mogę zrobić z takich rzeczy, nie? Więc planuję zrobić coś takiego, że nawet kupić sobie korwetkę jakąś, albo jakiegoś Vipera, czy coś, nie wiem, czy tutaj jest Viper, ale kupić sobie jakiś taki samochód i zrobić go tak samo, jak zrobiłem to auto, tylko muszę sobie najpierw zarobić na to, bo mam 158 tysięcy dolarów. To jest mało kasy, no. I tak pomyślałem sobie, że zrobię takiego specjalnego lejwika, na którym właśnie będę zarabiał dużo kasy, a później sobie pogramy tam jeszcze Fordze i jakieś tam inne gry zobaczymy, nie? Tylko wbiję sobie do tego NFS-a na trochę, żeby wiesz, tutaj sobie pozarabiać trochę hajsu, no bo przecież tyle pitos to mi nie starczy na żadną fajną furkę, jak? No i widzę, że tutaj w pobliżu jest strefa driftowa. Ej, mam nadzieję, że oni tutaj żadnej strefy driftowej nie zrobili na szutrze w tym NFS-ie, oby. Mam nadzieję, że nie. Dobra, testujemy. Tutaj naprawdę bardzo długi zakręt mamy, bardzo długi. I czy ta fura sobie poradzi? Ops, ops, ops. Rób, 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 rób te drifty. Zobaczcie jak ładnie. Jest target? Jest! 68 tysięcy. No i proszę bardzo, pierwsza strefa driftowa za pierwszym razem zrobiona. Ha, nie musiałem robić cięć nawet, jest dobrze. Tu mamy następną, ty, my będziemy chyba raz po razie to robić. Ta była bardzo trudna, bo tu trzeba było mieć naprawdę mocny samochód, nie? Zobacz teraz, co się dzieje, człowieku. O ty kurde, ale mnie dziwnie samochód odbiło. To było bardzo dziwne. Co ciekawe, większość osób proponuje, żeby do samochodu ładować te zawieszenia takie offroadowe. A ja tutaj mam driftowe zawieszenie i jest spoko. I zrobiłem target, proszę bardzo, na 3 gwiazdki. To zobaczcie, moje ustawienia wyglądają tak. Elite Plus, Ultimate, Elite Plus, Elite, Elite. O, dobra. Elite, tutaj super i zawieszenie mam showcase, czyli tam pokazowe. Tu mam jakieś hamulce elitarne i dragowe opony, oczywiście na nich się najlepiej driftuje. Dalej mnie to rozwala. I showcase, czyli pokazowe, pokazowy dyferencjał, tak? Skrzynia biegów mamy 7-biegową i to robi robotę. Najgorszy drift, taki najdłuższy na autostradzie, on był gdzieś tutaj, o tu właśnie. Tego nigdy, za cholerę tego nie mogłem zrobić, on się zaczyna tutaj, tu się jedzie z górki i cyk. Próbujemy go teraz machnąć tą korwetką tak stuningowaną. Ciekawe czy się uda nabić tą punktację, wymagano na 3 gwiazdki. A te strefy prędkości też trzeba będzie porobić. 2 gwiazdki korwetą nabiłem, ale tu trzeba będzie mieć koksa jakiegoś. Trzeba te części Ultimate podblokowywać. Porobić te takie nocne ucieczki i te sprawy, bo tam się te części Ultimate odblokowuje. Dobra, uwaga! Ty, ale leci, leci, leci! Tutaj strasznie małe kąty się robi. To tylko się nabija te punkty chyba prędkością! Aj, dotknął. Tylko 1 gwiazdka, kurde! A spróbuję od dołu. Jeszcze ten ruch uliczny. Paszek poleciał, paszek poleciał. Dawaj, kurwetka! No leci, 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 ładnie, ładnie, ładnie! Dawaj, dawaj, dawaj. Najlepsze jest to, że jej nie muli tutaj na tych oponach dragowych. A powinno być wręcz odwrotnie. Nawet jak jadę pod górę, to jest kurde kosmos jakiś, nie? Dawaj, dawaj, ciągnij, ciągnij to, ciągnij! Jest! 72 tysiące. Wiecie co, naprawdę trudny ten drift jest. Tutaj trzeba by było mieć jeszcze mocniejszą maszynę. Tą korwetkę można by było trochę jeszcze ulepszyć i by była w sam raz, tak?
Ja bym chciał sobie sam zrobić samochód driftowy. Na pewno kupimy jakąś taką furę, którą sobie, wiesz, sam dostosuję, ale korwetka jest bardzo dobra, bardzo mi się podoba, spoko się nią driftuje, jest w porządku, jest bardzo w porządku. She's so fine, fine, fine. O, tu mamy dużo stref driftowych, chodźmy do tej chaty. I co, i tu już nie musimy mieć dużej prędkości, tutaj są te zakręty takie, wiesz, węższe. I teoretycznie powinno być łatwiej, no zobaczymy. Mogłem tak ładnie zciosać po zewnętrznej, nie? Dobrze, jest coraz właśnie, jest kurde. To jest ciekawe, ale te samochody na tych oponach dragowych, one nie są takie nerwowe jak na tych driftowych. I driftowe bardzo łatwo jest przesterować. To jest masakra. Skandal po prostu. Ło, zmieszczę się tu. 3 gwiazdki, kurde. Za pierwszym razem, no nie pojechałem ładnie, można byłoby to zrobić znacznie lepiej. Ale zrobiłem! Zrobione, zrobione! Ty, my tutaj mamy na szutrach też drifty, ale na szczęście je już kiedyś zrobiłem, chyba jakimś golfem czy coś. Nie mając tego jakiegoś tam super koksiarskiego samochodu, mogę już zrobić zbieraninę tych flamingów, nie? Bo za to też są jakieś tam rzeczy fajne. To sobie to też porobimy. Ale teraz drifty, no zobacz jak pięknie, kurde. Jak nie ma strefy driftowej, to elegancko korwetką po zewnętrznej sobie śmigam, wiesz, w nic nie uderzam prawie. Nie, a jak trzeba driftować, to o już, trema i lipa. No i gdzie stoisz tą ciężarówką na środku, człowieku? Co to było, ty? Nie, nie, nie! Uciekaj, uciekaj! O, będzie, 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 będzie teraz. Uciekaj! Ajajaj! Wasz, będzie, 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 będzie! Uuuuuj! Jest! Ha, ha! 55 tysięcy, elegancko, elegancko. Dobra, to sobie zrobiliśmy. Dobra, kolejna strefka się zbliża. Samochód mi na tył. Jak ja tu włączam nitro, to on staje na tylne koła, jak? Co jest, kurde? Ładnie, 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 pięknie. Wracaj się! Nie chciałam mi skręcić w drugą stronę. Będzie? 2 gwiazdki, wow! Zobaczcie, taki fajny świat tutaj jest, no. Świetne są te drogi, tutaj na jakąś górę się wiesz, jakieś tam obserwatorium radiowe jest. Kosmiczne jakieś, nie? I ten system prowadzenia samochodów, driftowanie zwłaszcza, jest tak popsute tutaj. Jesus, no. Tak, wiesz, zmarnowany ten teren tutaj jest, a naprawdę świat jest bardzo fajny do takich spraw. Japońskie takie klimaty, no, elegancko. I pyk. Ciężko jest tutaj między tymi samochodami jeszcze lawirować, gdzie ty w ogóle cieszysz się, że wszedłeś w drift jakikolwiek. Ale nie jest dobrze, że w ogóle jakąś furkę udało się skonfigurować pod to. Patrz, jakie tutaj mamy zakrętki fajne, no jak? I samochody, kurde, no co on zrobił? What the fuck? Ja już kręciłem w drugą stronę, on dalej leciał jakby nie wiadomo gdzie. Strasznie z tymi driftami. Nie ma, wiesz, nie ma jakiejś takiej fizyki tutaj, tylko jest taki skrypt, który... Właściwie fizyka to też skrypt, ale wiesz o co chodzi, po prostu takie sztuczne to. Koniec wygłupów. My tu musimy furę odblokowywać, czy nie? Dobre. No daj, daj, chodź w ten drift. Co? Tu już koniec strefy? O, weszło, weszło. Ledwo co chyba, ale się udało. Elegancko, to mamy, to mamy, to mamy. Właściwie to mogę wziąć activities, o. I teraz będę miał wszystko na tej powiększonej mapce i tu mam wszystkie drifty. No dobrze, to wygląda na to, że tu zostało jeszcze parę skoków do robienia. Ale my pojedziemy sobie teraz tutaj podliftić. No i jesteśmy na miejscu. Czy to było na jakimś parkingu tutaj? Jak? Chyba tak, chyba na jakimś parkingu to było. O, tego nie da się rozwalić? Jak tu jest drzewa kosze tą korwetto ma? Nie da się jakiegoś słupka zniszczyć? Tak, trzeba jakoś znaleźć drogę na ten parking. O, przy okazji tu mamy graffiti. No jak, jest graffiti, proszę bardzo, proszę, proszę bardzo. Zabieramy graffiti ze sobą. Jakiś tutaj koala czy coś, pijamy.
Zabieramy, zabieramy. Ty, ale tam wjazd jest trudny. Patrz, tu trzeba wjechać najpierw na ten mały parking. O, tu, tu. Wjechać na dach tego parkingu. O, tu, tu, cyk. I z tego dachu trzeba skoczyć jakoś tam. Tu się zahamować. O, chyba tak ma być. Ty, a to hopa jest. To nie jest drift. Co ty, Lucek, żeś... Pomyliłem znaki. Damn. Dobra, nie to to mi chodziło. A klimatyzator można? Ej, dobra. Nie mogę rozwalić kawałek słupka, a klimatyzator można rozwalić. On waży tam 1000 ton. Nie no, 1000 ton nie, ale jest ciężki. Ciul. Dobra, skaczemy. Ile tam trzeba mieć? Bez nitra. Kurde, nitra nie mam. Może poleci. Ledwo, ledwo co, ale z 3 gwiazdki są. Dobrze. To to mamy, okej, okay, super. Activities. I tu mamy drifty kolejne. No to jedziemy sobie. Jaki drift. Ale zrobiłem na 3 gwiazdki. Jest dobrze, jest dobrze. No gdzie? O, mam critical damage. Kurde, nie jest dobrze. Czekaj, ty gracie jeden! Jak miałem go ominąć, jak nie chciało mi skręcić? Dobra, jadę zatankować furę, bo ona mi zaraz wybuchnie. O ty, ona już ledwie żyje. Co się z nią stało? Ej! Ktoś, ja jestem na hita, ktoś mnie dotknie i po mnie jest. Dobrze, że w dzień możemy się naprawiać ile chcemy. Och, kurde. Dobrze, trzeba przyznać, że ta strefa tutaj też jest dość trudna, bo te zakręty są gładkie. Ale czekaj, w nocy powinno być mniej chyba tych aut. No, w nocy powinno mniej tego dziadostwa tu jeździć, co? No spróbujemy w nocy to porobić. I co? Patrz, jedzie, akurat wtedy kiedy ja. Jeszcze się, jeszcze gdzieś tam się rozwalił. Następny. To jest noc, co oni robią w nocy? Kwarantanna jest, ludzie, siedźcie w domu. Ale jest lepiej, nie ma aż tak dużo tych aut. Mogę sobie już normalnie jechać. Jakoś tak mniej więcej wycelować między nimi, czy ja? Dawaj tam po poboczu, to nie ma znaczenia, to punkty się liczą, ja. Trenować styl to my będziemy jak sobie swoją furę do driftu ogarnę. Dobra, będzie... Co? Ja myślałem, że zajebiście mi poszło. Dwie gwiazdki za taki drift? Ja pierniczę. Jaki bezsens totalny. Słuchaj, żebyś musiał nabijać najlepsze punkty w tej grze, to nie chodzi o to, żebyś robił ładne, płynne takie drifty, wiesz, na tych długich zakrętach, tylko musisz wszędzie wchodzić na ręcznym, nie? Bo tak, liczy się w punktacji driftowej. Albo musisz mieć dużą prędkość, albo duży kąt, albo jedno i drugie naraz, nie? To jest wtedy najwięcej punktów. Może ja mam za słaby samochód i on za wolno jeszcze jeździ. Nie wygląda to dobrze, naprawdę. I no, chyba z dobre 15 minut siedziałem przy tym jednym drifcie, żeby zrobić go na 100 tysięcy. Naprawdę, straszne to jest. I najgorsze jest to, że nie ma znaczenia, czy ty grasz w nocy, czy w dzień. Tyle samo ruchu ulicznego jest. Ech. Ale w The Crew jest to samo, tam też musisz machać tym samochodem na lewo i prawo. Zresztą w Fordzie też, jak masz te mistrzostwa driftowe, to tam, żeby zdobyć jak największą punktację, to musisz tym samochodem machać na lewo i prawo i cały czas mieć, wiesz, 90 stopni na drifcie, nie? A tu chodzi o... wiesz... żeby to wyglądało z klasą, ten drift, nie? Na tym mi najbardziej zależy, a nie żebyś ty machał tym samochodem jak cepem. Dobrze, tutaj już na tej części mapy wszystko obskoczyliśmy. Zostało nam jeszcze tu coś do przejechania. Powinienem mieć gdzieś tutaj chatkę. Tu została mi jedna strefa driftowa tylko do ogarnięcia, a reszta chyba jest w tej okolicy miejskiej bardziej. Ty, ja mam tu dwie chyba strefy driftowe, jak to jest? Albo to jest jedna taka długa i się zaczyna chyba tu.
Wygląda na to. Chyba tak. I ona tu leci, tu leci i tu. No, zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Pada deszcz. Nie wiem, czy cieszyć się, czy płakać. Bo nie wiadomo, jak fizyka w tej grze tu działa, jeśli w ogóle jakaś jest. Strasznie się driftu. Nawet samochodem, który powinien zajebiście, nie? I on najlepiej driftuje z obecnie moich wszystkich samochodów. Jest strasznie. A tu mamy chociaż tylko 5000 wbić, dobre. Nie, dobra, jednak 30. 22 za pierwszym razem, dobra, to się uda zrobić, no. Co, nie da się? No jak mam tutaj się zmieścić z tym? No jak? No i poszło, no i co? Zrobione, zrobione. Tu mamy chyba jeszcze jeden drift gdzieś. Dobra, jadę teraz na strefę driftową, na którą przeklinałem ostatnio. Jak jechałem tam, wydałem całą kasę na tuning Mercedesa, pamiętacie? I finalnie co? Gówno, nie udało się tego przejechać, ani zrobić driftu tam. No strasznie. Teraz, o Jezu. Teraz mam nadzieję, że się uda. Te opony driftowe, no driftowe, dragowe. Niezbyt. Rzeźnia po prostu. W sumie moja maska tej mojej Asuki pasuje do tego samochodu tak kolorystycznie. Nie zwróciłem na to uwagi w pierwszej chwili. Fajnie. No już dobrze, jesteśmy na miejscu, uwaga. Co? Co? Dobra, walić go. Jadę, jadę do końca. Dajcie mi już spokój z tą strefą. Zrobione, zrobione, 80 tysięcy, do widzenia. Słuchaj, zawsze jak grałem w Need for Speed Undergrounda, dwójkę czy jedynkę, czy jakąkolwiek grę, gdzie było fajne driftowanie, no to strefy driftowe zostawiałem sobie na koniec. I dragi też w Undergroundzie zostawiałem sobie na koniec. Nie, wyścigi dragowe. A tutaj drifty zrobię najpierw, bo chcę zrobić najpierw to, co najgorsze, a potem przejść do szukania tych wszystkich znajdziek, skoków, robienia i tak dalej. Najgorsze jest to, że te takie ładne, płynne drifty, one są najgorzej punktowane. Najbardziej punktowane są takie, wiesz, jak ty lwiesz tym samochodem. O, dobra, jest. Pykło za pierwszym razem, dobrze. W sumie jakbym poszedł teraz na ten, na zawody driftowe zobaczyć, po ile one tutaj są. 43 tysiące, no dobra, spróbujmy, może pójdzie. O, dobra, 11, 12 tysięcy, nie? Na ręcznym rzucasz samochodem jak wiesz czym, nie? O, co to było? No i pyk, Asuka wyrobiła elegancko. Jest zrobione, pokonaliśmy wszystkich. Ale zobaczcie, w innych grach driftowych, w Undergroundzie to jak był na przykład, było do zdobycia 500 000, to ty nabijałeś na przykład 2 000 000, nie? A tutaj ciężko jest sterować tym samochodem, jak? Dobrze, tutaj mamy, tak, dwie strefki zaliczone, tu mamy jeszcze jedną. I chyba ten obszar będziemy mieli już gotowy tutaj, bo tu była tylko jedna strefka driftowa, tu będziemy mieli już następną. Dobra, jak tu jechać? Kurde, nie tu! Jak to nie tu? Tu jest taki fajny... Ach, my sobie jechali dookoła tych budynków, byłoby idealnie. Jak oni ten drift poprowadzili? Co jest? Kurde. Dobra, jeszcze raz, zawracamy. No i pyk, zrobione.
Dobra, teraz jedziemy tutaj. Tutaj mamy, no, sporo tutaj driftów mamy do roboty, ale to już chyba ostatni obszar, gdzie mamy do zrobienia jakieś drifty. Nie widzę, żebyśmy mieli tutaj więcej. A, to będą już ostatnie strefy driftowe i będziemy mieli je ukończone. Na następny odcinek sobie przygotuję jakiś bardzo szybki samochód. Piszcie w komentarzach, jaki polecacie tutaj w Need for Speedzie, bo potrzebuję mieć czegoś do skoków, coś do skoków i potrzebuję mieć do tych stref prędkości, więc naprawdę potrzebuję jakiejś takiej szybkiej fury. Słyszałem, że Regera jest bardzo dobra do tych spraw i może na nią warto by było sobie uzbierać. Ale tak jak mówię, na live'ach sobie zrobię te... Zarobię sobie kasę, nie? Bo będzie trzeba tam w kółko jeździć te wyścigi, żeby sobie, wiesz, pozarabiać jakieś tam grube miliony. No będzie naprawdę dużo kasy trzeba pozarabiać, żeby to, wiesz, ogarnąć, nie? Faktycznie. No, ale jak zarobimy sobie, to kupimy jakąś kozacką furę i posprzątamy tutaj w tym NFS-ie, już będzie, wiesz, skończone. Wszystko jak należy. Czy jak? Okej, mamy gotowe. I tu chyba w pobliżu coś jeszcze jest, nie? A tak, o kurde, tu są chyba szutry jakieś. Może być ciężko tą kurwetką. Ewentualnie się weźmie Focusa chyba. Chociaż ja tam Focusem próbowałem. Ty, a jakbym do Focusa wsadził opony dragowe? On i tak dobrze już śmigał w miarę. Dobra, co my tu mamy? 15 koła. No, wąsko tutaj jest, ale to nie jest chyba jeszcze szutr, nie? Korwetka może sobie powinna poradzić. Dobra, zrobione 52 tysiące, okej. I tu jeszcze mam, chyba już ostatnia w całej grze. O, udało się. Chyba na styk. Czekaj, coś jeszcze? Dobra, byle jak już skończyłem. Wszystkie strefy są? Są. Zrobione, strefy driftowe. I nie każcie mi więcej driftować w tej grze.